Wieczór WTK cały czas trwa. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór, witam Państwa ponownie. Czas na niezwykle ciekawą rozmowę. Rozmowę związaną z czymś, co owładnęło świat mediów. Coś, co dla wielu osób jest, no, można powiedzieć, także celem egzystowania. No, brzmi to może nie dziwnie, ale o czym w ogóle mowa? TikTok pozwala swoim użytkownikom na nagrywanie krótkich, maksymalnie 3-minutowych filmików w pionowym, smartfonowym formacie, które następnie można edytować przy pomocy szeregu narzędzi. Wśród nich znajdziemy edytor tekstu, zabawne naklejki, szereg filtrów i nakładek AR. Nagranie można również wzbogacić o ścieżkę dźwiękową lub jedną z setek tysięcy dostępnych piosenek. Użytkownicy mają również możliwość komentowania filmików i nagrywania reakcji w formie wideo. Mogą także organizować i uczestniczyć w transmisjach na żywo. Oczywiście mowa o TikToku, to taka aplikacja na smartfona, którą można ściągnąć i oczywiście, no właśnie, i co dalej? O tym wszystkim już porozmawiam, o tym fenomenie TikToka z Państwa i moim gościem, z Arturem Kałużnym, ekspertem mediów społecznościowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Artur, ty się znasz jak nikt inny. Opowiedz nam, TikTok, co to jest, dlaczego, skąd to się wzięło i dlaczego to teraz rządzi światem społecznościowych mediów? TikTok to jest tak naprawdę dla mnie też fenomen. Jest to aplikacja, która powstała 2-3 lata temu. Na początku w ogóle była Musical.ly i TikTok wykupił Musical.ly i teraz mamy fenomen, który jest na skalę światową. Tak jak mówiłeś, można nagrywać na nim wideo i wideo w dzisiejszych czasach jest pożądanym materiałem, więc każdy z nich jest, każda osoba, która nagrywa TikToki, musi... Tak. No właśnie, musi przede wszystkim pokazać, zainteresować czymś, tak? Dokładnie. Ale okazuje się, Artur, bo ty też śledzisz to przecież, ja też gdzieś to śledzę, oglądam, patrzę, co się dzieje, musicie Państwo wiedzieć, że ten świat mediów społecznościowych bardzo szybko się zmienia. Była nasza klasa przecież jeszcze jakiś czas temu, dla ciebie pewnie to też już prehistoria, Artur. Dla nas, którzy wchodzą w świat Facebooka, Instagrama, wiele osób mówi, a co to w ogóle była nasza klasa, co takiego było? Mamy Facebooka, wiele osób już teraz odchodzi od Facebooka na rzecz właśnie TikToka. Jak szybko to wszystko, Artur, się zmienia? Jak za tym wszystkim zadążyć? Tak naprawdę Facebook już odchodzi w 100%. Grupa Meta próbuje przemycić tam rolki swoje i na Facebooku, i na Instagramie. I bardzo dobrze im to wychodzi, choć tutaj są takie mieszane uczucia co do twórców, bo Instagram jest od zdjęć, a nie od wideo, ale Instagram ma to, na to swój pomysł tak naprawdę, więc... Zobaczymy, co z tym będzie. TikTok jest według mnie najlepszym medium społecznościowym w dzisiejszych czasach, żeby się wybić, żeby po prostu pokazać siebie i to, co się robi w swoim małym koncie. W drugim oknie Państwo widzicie tak zwane TikToki, tak to się nazywa. TikToki to są właśnie te filmiki, o których Artur, nasz dzisiejszy gość, opowiada. Krótkie filmiki wrzucane właśnie na tę platformę TikTok za pośrednictwem telefonu. Oczywiście to wszystko bardzo łatwo jest w obsłudze, to jednym kliknięciem właściwie się włącza. Wystarczy mieć telefon, ściągnąć aplikację, ona jest darmowa i po prostu można już się tym wszystkim bawić. Ale Artur wspomniał o czymś bardzo słusznym. Można się wybić. No właśnie, wiele osób nie potrafi sobie, nie tylko tutaj w Europie, nie tylko w Polsce, ale też w Azji chociażby, nie potrafią żyć bez TikToku. Wszystko musi być na TikToku, każda czynność. Czy to nie jest takie uzależnienie? TikTok to jest po prostu wielkie uzależnienie. Ja to widzę sam po sobie. Ja na TikToku spędzam około dziennie od 2 do 3 godzin. Ale służbowo. Ja sprawdzam to, co się dzieje i sprawdzam, co jest teraz trendem na rynku, bo żeby być twórcą na TikToku, trzeba być jego odbiorcą, czyli trzeba śledzić to, co jest trendem i to, co się klika, a jak się nie śledzi tego, to nigdy się nie wybijesz tak naprawdę. Więc najważniejsze jest to, żeby śledzić to, co się dzieje i dzięki temu dbać o trendy, bo na TikToku mamy coś takiego jak trendy. Czyli jeżeli coś jest trendową piosenką, to musimy się w nią wbić w dobrym czasie, nagrać wideo, które spełnia swoje wymagania, czyli wymagania jakości, wymagania tego, co powinno się przecenić na tym TikToku, czyli na przykład trend taneczny czy trend mówiony. No i wtedy możemy się wybić, czyli stać się sławnym, a tak naprawdę jedno wideo może spowodować, że jesteśmy wiralem i cały świat nas widzi. No właśnie, te wideo, które Państwo też widzicie w drugim oknie, to też są wideo wybrane, takie topowe wideo, które są teraz na świecie właśnie, jeżeli chodzi o TikToki. Widzicie Państwo, że to właściwie wszystko tam może być. I tańczenie, i komentowanie, i jakieś wygłupy. Wszystko się jakby sprzedaje. Ale wiem, Artur, że także mamy wielu tak zwanych influencerów. Ludzi, którzy... tak naprawdę nie istnieli w strefie społecznej, gdzieś wśród mediów takich tradycyjnych, nagle ich nazwiska, ich osoby stają się wybitne, są zapraszani na różne imprezy, do prowadzenia programów, do różnych show w telewizji. Tak ktoś, kto na to patrzy z boku, mówi, ale kto to w ogóle jest? Ja nie znam tej osoby. Okazuje się, że jest bardzo znana wśród młodych, wśród dzieciaków, TikTokerka na przykład jakaś, albo ktoś, kto nagrywa TikToki, czyli... w krótkim czasie dzięki temu można stać się gwiazdą.
Gwiazdą to mało powiedziane. Tak naprawdę TikTokerzy w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach już, są topowymi influencerami, topowymi celebrytami zaraz tak naprawdę. Wyjść od TikToka można wyjść tak naprawdę do prowadzenia właśnie programu, tak jak wspominałeś. Więc w dzisiejszym czasie ogranicza nas tylko nasza kreatywność, nasza własna kreatywność i to, jaki mamy pomysł na siebie. Jeżeli mamy pomysł i komuś się to spodoba, możemy to my być za kilka miesięcy, czy nawet za kilka dni na tablicach wszystkich multimedia, na wszystkich mediach, na głównych tablicach, czy nawet w gazecie. Wiesz, ja też miałem przyjemność być na jednym evencie i tam organizator powiedział mi, no a tutaj też zaprosiliśmy dwie tiktokerki. A mówię, okej, ja już wiedziałem, kto to jest tiktoker, mówię, super, poznam. Oczywiście nie znałem tych osób. To były w ogóle młode dziewczyny, one, ja wiem, może w liceum, mniej więcej, pierwsza, druga klasa, ale gdy te dziewczyny przez organizatora na tym miejscu, które miały się zjawić, się zjawiły, tłum dosłownie ludzi zaraz ustawił się w kolejce, by zrobić sobie z nimi zdjęcie, by wziąć autograf. Ja mówię, czy ja już jestem tak stary, że ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Te dzieciaki wszystkie wiedziały, co to są za osoby, a wierzcie mi państwo, że to nie były osoby, których nazwiska są bardzo dobrze znane, chociażby w mediach tradycyjnych. Fenomen, prawda? Dokładnie. Na TikToku tak naprawdę każdy z nas może być sławny i to bez dużego wyczynu. Wystarczy nagrać głupi film i ten głupi film zazwyczaj staje się po prostu wiralem. Nie wiemy, jak to się dzieje i tak naprawdę nie ma złotego środka. Trzeba się wbijać w trendy i w to, co jest teraz na czasie. A ja chciałem ciebie zapytać o Instagrama. Instagram jest starszym medium społecznościowym niż TikTok. Też dużo osób już opanowało tego Instagrama i robi zdjęcia, wspomniane rolki przez ciebie, ale chyba zasięgi na Instagramie czy zasięgi rolek nie są aż tak duże jak chociażby na TikToku. TikTok jest medium społecznościowym, który pozwala nam pokazać się większej liczbie odbiorców. Na Instagramie jest to o wiele cięższe i też dlatego w postach sponsorowanych Instagram jest o wiele droższy dla firm. Z tego powodu, że na Instagramie ciężej zdobyć swoich followersów, swoich odbiorców. Tak naprawdę, tak jak są osoby, które mają 100 tysięcy na Instagramie, są porównywalnie rozpoznawalne jak osoby, które mają milion na TikToku. A to też bardzo ciekawe. A to znaczy, że algorytm jakiś specjalny jest na TikToku, który mówi, okej, no limits, bez limitu, wszyscy, czy ty mieszkasz w Chinach, w Korei, czy w Stanach Zjednoczonych, twój filmik wszędzie trafia teraz. Tak, jest taki algorytm, jest to zakładka dla ciebie. Dla ciebie możemy trafić do dla ciebie Polski, Europy lub globalnie na cały świat. Nieważne tak naprawdę, co nagrywamy, musi się wbić w trend i muszą spełnić się trzy wymagania TikToka, które TikTok najbardziej lubi, czyli czas oglądania, udostępnienia, komentarze i na samym końcu dopiero polubienia. Czyli rozumiem, że gdyby ktoś chciał stać się sławny, to raczej już nie zakładać Facebooka, nie zakładać Instagrama, ale raczej TikToka, tak? Najlepiej założyć TikToka i starać się przekierować swoich odbiorców na Instagrama, ponieważ na Instagramie możemy zdobyć po prostu większe pieniądze z tego, co robimy. Mhm. A powiedz mi, chciałem ciebie zapytać, bo ja słyszałem, ale to może powiedz, jeżeli nie mówię prawdy, to mi od razu powiedz. Czy jest tak, że TikTok jest bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o dane, bo udostępniamy naprawdę sporą ilość danych TikTokowi, oni mogą zajrzeć naszego telefonu i zobaczyć, co tam mamy na przykład? Wiesz co? Szczerze nie zagłębiałem się w 100%, jak to wygląda, ale w dzisiejszych czasach każda aplikacja może zajrzeć w nasze dane. TikTok jest kontrolowany i każda rzecz, którą robimy w internecie, jest kontrolowana na 100%. Nieważne, co robimy, gdzie robimy, internet wie, gdzie jesteśmy. Pliki cookies wszędzie się zapisują, ale wydaje mi się, że jest na pewno ta aplikacja bezpieczna. Tylko niebezpieczna dla dzieci i młodzieży, które nie umieją z niej korzystać. No i sami państwo słyszycie. Fenomen TikToka. Artur Kałużny dzisiaj był państwa i moim gościem, ekspert mediów społecznościowych. Artur, pięknie dziękuję tobie za przybliżenie tego tematu. Dziękuję za to, że byłeś razem z nami. Dziękuję bardzo. Także, drodzy państwo, już teraz sami państwo słyszeliście. Chcecie być sławni? TikTok, proszę bardzo. Wystarczy mieć smartfona, ściągnąć aplikację i można działać. Tylko naprawdę trzeba wiedzieć, o co tam dokładnie chodzi, a więcej oczywiście z tej rozmowy. Jeżeli chcecie państwo jeszcze raz tej rozmowy posłuchać, zapraszam na wtk.pl. Już niedługo na naszej stronie internetowej ta rozmowa będzie dostępna. Pięknie państwu dziękuję za uwagę. Proszę, bądźcie państwo z WTK. Za chwilę ciąg dalszy programu, a także pełne wydanie Pulsu Dnia.